Była piąta po południu. Eugeniusz był głodny i niepokoił się myślą, że może spóźnić się na obiad. Dzięki tej obawie ocenił, co to za szczęście przebywać szybko w powozie ulice Paryża. Pod wpływem tego czysto machinalnego zadowolenia oddał się cały prądowi swych myśli. Młodzieniec w jego wieku, dotknięty pogardą, unosi się, szaleje, wygraża pięścią całemu społeczeństwu i chciałby się zemścić. I wątpi o sobie. Rastyniaka przytłaczał w tej chwili ciężar słów okrutnych. Zamknąłeś przed sobą dom hrabiny. Pójdę, zawołał. A jeżeli pani Dubuzon prawdę powiedziała, jeżeli tam zakazano mnie wpuszczać, to ja. Pani Duresto spotka mnie na wszystkich znanych jej salonach. Wyuczę się robić bronią. Strzelać z pistoletu i zabije jej Maksyma. Pieniądze. Wołało sumienie. Skąd weźmiesz pieniędzy? I oto przepych, roztoczony w domu hrabiny, błysnął mu nagle przed oczyma. Panna Goriot z domu musiała się kochać w zbytku, w pozłocie, w kosztownych przedmiotach rzucających się w oczy niesmacznym przepychu Dorobkiewicza, w rozrzutności otaczającej kobietę lekkich obyczajów. Zjawisko to było olśniewające, a jednak Rozprysło się bez śladu Przed wspaniałym pałacem pani Dubuzon Wyobraźnia Eugeniusza Uniesiona w wysokie sfery towarzystwa paryskiego Rzuciła mu w serce posiew złych myśli Rozszerzyła głowę i sumienie I spojrzał na świat trzeźwym okiem Zobaczył, że prawo i moralność Bezsilne są wobec bogaczy Że bogactwo stanowi ultima ratio mundi Wotre ma słuszność Powiedział bogactwo jest cnotą. Znalazłszy się na ulicy Nów Sażon pobiegł szybko do swego mieszkania i wyniósł u woźnicy dziesięć franków. W obmierzłej sali jadalnej znalazł już wszystkich osiemnastu stołowników zajadających jak zwierzęta przy drabinie stajennej. Obraz tej nędzy i widok brudnej sali. Wydały mu się teraz czymś niewypowiedzianie wstrętnym. Przeskok z jednej krańcowości do drugiej był tak gwałtowny, że w sercu studenta uczucie ambicji zaczęło się rozrastać nadmiarę. Z jednej strony jaśniały świeże i wdzięczne obrazy towarzystwa najwykwintniejszego, oprawne w cuda sztuki i zbytku, o postaciach młodych i żywych, o głowach tchnących namiętnością i poezją. Z drugiej były płótna złowrogie i poszarpane. Wystawiające twarze, na których pozostał już tylko nagi mechanizm namiętności Rastyniak przywiódł sobie na myśl ponętne obietnice pani de I wskazówki, których mu udzieliła uniesiona gniewem kobiety opuszczonej Teraz wobec nędzy lepiej zrozumiał jej słowa Postanowił sobie otworzyć dwie równoległe drogi do szczęścia wiodące Oprzeć się zarazem na nauce i miłości Stać się doktorem uczonym i modnym salonowcem. O jakże był jeszcze dziecinny. Nie wiedział, że to są właśnie dwie linie, które nigdy zejść się nie mogą. Cóżeś to tak posępny, panie markizie, zapytał wotrę, rzucając na niego owo spojrzenie, którym zdawał się przenikać najskrytsze tajemnice serca ludzkiego. Nie jestem usposobiony znosić żartów tych. — Którzy nazywają mnie panem markizem — odparł Eugeniusz. — Chcąc tu być rzeczywistym markizem, trzeba mieć sto tysięcy liwrów dochodu. A my, mieszkańcy gospody wokę, nie liczymy się wcale do ulubieńców fortuny. Wotrę rzucił na Rastyniaka spojrzenie ojcowskie i lekceważące zarazem, które zdawało się mówić — bębnie jakiś, nie wystarczyłbyś mi nawet na jeden kąsek, po czym dodał głośno — Jesteś pan w złym humorze, dlatego, że może ci się nie powiodło z piękną hrabidą Duresto. Ona zamknęła przede mną drzwi za to, żem powiedział, iż ojciec jej zasiada z nami do jednego stołu, zawołał rastyniak. Wszyscy goście spojrzeli po sobie. Ojciec Gorios spuścił oczy i odwrócił głowę, ocierając łzy. Zaproszyłeś mi pan oko tabaką, rzekł do sąsiada. Kto spróbuje dokuczać ojcu Gorio, ten od dzisiejszego dnia będzie miał ze mną do czynienia, wyrzekł Eugeniusz, zwracając się do sąsiada starego fabrykanta makaronu. Ojciec Gorio wart więcej od nas wszystkich. Nie mówię tego do pań, dodał, zwracając się ku pannie Tailfe. Zdanie to było stanowcze. Eugeniusz wyrzekł je takim głosem, że wszyscy obecni zamilkli. Wotrę tylko rzekł drwiąco. Kto bierze ojca Gorjona swój rachunek i chce zostać jego redaktorem odpowiedzialnym, ten powinien umieć dobrze obchodzić się ze szpadą i pistoletem. Ja też postaram się o to, rzekł Eugeniusz. Czyś pan rozpoczął dziś kampanię? Być może, odparł Eugeniusz. Lecz nie jestem obowiązany zdawać nikomu sprawy z mych czynności. Bo sam nie staram się zbadać, co inni robią po nocy. Wotrę spojrzał na niego z ukosa. Mój mały. Jeżeli chcesz ocenić marionetki należycie, to wejdź zupełnie do budy. A nie poprzestawaj na zaglądaniu przez dziury pokrycia. Dość tej gawędy, dodał, widząc, że się Eugeniusz burzyć zaczyna. Pogadamy jeszcze z sobą. Jeżeli tylko pan zechcesz. Obiad przechodził w milczeniu ponurym. Usłyszawszy słowa studenta, ojciec Gorio pogrążył się cały w boleści. I nie pojmował nawet tego, że usposobienie ogólne zmieniło się na jego korzyść, gdyż młodzieniec, zdolny odeprzeć prześladowanie, wystąpił w jego obronie. Czyżby pan Goriot był rzeczywiście ojcem jakiejś hrabiny? spytała z cicha pani Wokę i hrabiny i baronowej odrzekł Rastyniak to nic dziwnego rzekł Biążon do Rastyniaka ja macałem już jego głowę i znalazłem na niej jedną tylko wyniosłość guz ojcostwa z niego będzie ojciec wiekuisty Eugeniusz nie zaśmiał się z żartu Biążona był dzisiaj w zbyt poważnym usposobieniu chciał korzystać z rad pani Dubuzą, a nie wiedział gdzie i jak miał dostać pieniędzy Zaniepokoił się, patrząc na stepy i lasy tego świata, co rozścielały się przed jego okiem. Takie puste, a jednak takie pełne zarazem. Po obiedzie wszyscy się rozeszli, zostawiając go w sali jadalnej. – Więc pan widziałeś mą córkę? – spytał Gorio głosem wzruszonym. Eugeniusz obudził się z zadumy i pochwycił rękę poczciwca, patrząc nań nie z nieokreślonym jakimś rozczuleniem. – Godny i uczciwy człowiek z pana – zawołał. – Pomówimy później o pańskich córkach. Wstał, nie chcąc słuchać ojca Goriot i odszedł do swego pokoju, gdzie napisał do matki list następującej treści. – Matko moja kochana, czy nie posiadasz jeszcze trzeciej piersi, żeby mnie zasilić? Jestem w takim położeniu, że mogę prędko dorobić się funduszu. Potrzeba mi tysiąc dwieście franków i muszę je mieć, za jaką bądź cenę. Nie mów ojcu o mojej prośbie. On by się sprzeciwiał. A mnie pozostawałoby chyba zastrzelić się z rozpaczy, gdybym nie dostał tych pieniędzy. Bliższe szczegóły opowiem przy widzeniu się, bo trzeba by zapisać całe tomy, chcąc ci wyjaśnić obecne moje położenie. Nie przegrałem nic, dobra moja matko Nic nie winienem, ale musisz mi dostać tę sumę Jeżeli dbasz o zachowanie życia, któreś mi dała Powiem ci tylko, że bywam u wicehrabiny Dubuzą, Która przyrzekła mi swą opiekę Muszę bywać w świecie, a nie mam za co kupić czystych rękawiczek Potrafię żyć o chlebie i wodzie Będę pościł w potrzebie, ale nie mogę obejść się bez narzędzi Którymi uprawia się tutejsza winnica chwila obecna rozstrzyga, czy mam pójść drogą obraną, czy zostać w błocie. Nie obce mi są nadzieje, któreście we mnie położyli i pragnę je ziścić jak najprędzej. Dobra mateczko, sprzedaj jeden ze swych dawnych klejnotów, ja ci go wkrótce odkupię. Znam dobrze położenie rodziny naszej i umiem ocenić całą doniosłość podobnej ofiary. Powinnaś mi też wierzyć, że nie wymagam jej bez potrzeby bo chyba byłbym potworem. Chciej widzieć w mej prośbie krzyk nieprzepartej konieczności. Cała nasza przyszłość zależy od tej zapomogi, bez której nie mogę rozpocząć kampanii. A życie w Paryżu jest walką wiekuistą. Gdyby nie było innego sposobu dostania pieniędzy, to powiedz ciotce, niech sprzeda swe koronki, a ja przyślę jej później jeszcze piękniejsze. I tak dalej. Napisał do obydwu sióstr, prosząc, by mu ofiarowały zaoszczędzone pieniądze. Przekonany był, że siostry poniosą tę ofiarę z radością. Lecz nie chciałby inni członkowie rodziny wiedzieli coś o tym. Odwołał się więc do ich delikatności, potrącając przy tym struny honoru, które w młodym sercu najmocniej są napięte i dźwięczą najsilniej. Po napisaniu tych listów ogarnęło go jednak wzruszenie mimowolne. Zawahał się i zadrżał. Młody zapaleniec znał szlachetność niepokalaną tych dusz zagrzebanych w samotności. Wiedział, że prośbą swą przyczyni siostrom niemało trosk i niemało radości przeczuwał, że w swej ustroni obie będą rozmawiały z niewysłowioną przyjemnością o bracie ukochanym. Sumienie Eugeniusza powstało promienne i ukazało mu obie siostry rachujące w tajemnicy skarb swój drobny. Widział je, jak powodowane geniuszem przebiegłym młodych dziewcząt Posyłały pieniądze inkognito Dopuszczając się raz pierwszy kłamstwa Które miało w sobie coś wzniosłego Serce siostry to diament najczystszy To odchłań czułości Rzekł Eugeniusz i zawstydził się tego, co napisał Jakaż to potęga leży w ich modłach jak czystym lotem dusze ich wznoszą się ku niebu, czyliż siostry takie nie poświęciłyby się same z rozkoszą? Ach, jakaż boleść napełniłaby serce matki, gdyby nie mogła wysłać żądanej sumy! I takie to uczucia czyste, takie ofiary straszliwe, miały mu służyć za stopnie, po których zamierzał dojść do delfiny Donoussie. Kilka łez wymknęło mu się spod powiek, niby ostatnia szczypta kadzidła rzucona na święty ołtarz rodzinny. Zaczął chodzić po pokoju, miotany wzruszeniem rozpaczliwym. Ojciec Gorio zobaczył go w tym stanie przez drzwi na otwarte. – Co to panu? zapytał wchodząc do niego. Ach, dobry mój sąsiedzie. Ja mnie przestał być synem i bratem, tak jak pan nie przestałeś być ojcem. Słusznie drżysz pan o hrabinę Anastazję. Oddała się ona jakiemuś Maksymowi de Trai, który przywiedzie ją do zguby. Ojciec Goriot wyszedł jąkając jakieś słowa, których Eugeniusz nie mógł zrozumieć. Nazajutrz Rastyniak poniósł listy na pocztę. Wahał się do ostatniej chwili, aż wreszcie cisnął je do skrzynki, mówiąc Uda się niezawodnie. Słowo to fatalne. Słowo gracza lub wodza wielkiego. Słowo, które więcej ludzi gubi niż zbawia. Poczekawszy dni kilka, Eugeniusz poszedł do pani Duresto i nie został przyjęty. Trzy razy powracał i trzy razy znajdował drzwi zamknięte, chociaż wybierał godziny, w których nie mógł się spotkać z hrabią Dutrei. A więc słuszność była po stronie wicehrabiny. Student nasz przestał studiować prawo. Chodził na kursy po to tylko, by odpowiedzieć na apel, lecz pokazawszy się na chwilę, znikał natychmiast. Trzymał się zasady przyjętej przez większość studentów i odkładał naukę do chwili, gdy się egzaminy zbliżać będą. Postanowił zbierać notatki z drugiego i trzeciego kursu, a potem w ostatniej chwili wyuczyć się prawa gruntownie. Tymczasem przez piętnaście swobodnych miesięcy mógł pływać po oceanie Paryża, bawić się w miłość lub zajmować się połowem bogactwa. W ciągu tego tygodnia dwa razy widział panią Dubuzą, do której szedł w chwili, gdy powóz markiza Dadżuda wyjeżdżał za bramę. Sławna ta piękność, znana jako najpoetyczniejsza postać na przedmieściu Saint-Germain, Odniosła jeszcze kilkudniowe zwycięstwo i powstrzymała na czas jakieś małżeństwo panny Durofi i markiza Dadżuda Panto. Lecz zagrożona utratą szczęścia, była ostatnimi czasy bardziej namiętna niż zwykle i przyspieszyła znowu ostateczną katastrofę. Markiz Dadżuda i Rofidowie uważali tę sprzeczkę i zgodę jako okoliczność bardzo pomyślną. Spodziewali się bowiem, że pani Dubuzą oswoi się tymczasem z myślą o małżeństwie i wyrzecze się dni szczęśliwych, poświęcając je przyszłości przewidzianej w życiu mężczyzny. Pomimo najuroczystszych obietnic, ponawianych codziennie, pan Dajuda grał komedię, a wicehrabina chętnie pozwalała się oszukiwać. Woli staczać się po schodach, niż odważnie oknem wyskoczyć, powiadała o niej najlepsza przyjaciółka, księżna ląży. Pomimo to wszystko, Ostatnie połyski jaśniały dość długo i wicehrabina bawiła w Paryżu, otaczając opieką młodego krewniaka, ku któremu powzięła zabobonne jakieś przywiązanie. Eugeniusz okazał jej przyjaźń i uczucie w takiej chwili, kiedy kobieta w nikim nie widzi litości szczerej, współczucia prawdziwego. Jeżeli słyszy słówko miodowe, to przekonana jest, że zawdzięcza je tylko wyrachowaniu. Eugeniusz chciał dobrze poznać grunt, nim się zdecydował wylądować w domu Dunusiżą. Zaczął więc badać przeszłość ojca Gorio i zebrał wskazówki, które mniej więcej w ten sposób streścić się dadzą. Jan Joachim Gorio był przed rewolucją prostym robotnikiem w fabryce makaronu. Zręczny, oszczędny i przedsiębiorczy, został następcą swego pana, który padł ofiarą pierwszego rozruchu w roku 1789. Goriot założył swą fabrykę przy ulicy De la Jusien, w bliskości rynku zbożowego i miał tyle zdrowego rozumu, że przyjął urząd naczelnika sekcji, przez co zyskał dla swego handlu protekcję osób najbardziej wpływowych w groźnym owym czasie. Źródłem bogactwa stał się dla niego ów głód, prawdziwy czy zmyślony, wskutek którego cena zboża podniosła się okrutnie w Paryżu. Naród zabijał się u drzwi piekarzy, a wybrani szli sobie swobodnie kupować makaron włoski u kupców korzennych. W owym roku obywatel Goriot zebrał kapitały i mógł później poprowadzić handel z wyższością człowieka posiadającego niezmierną moc pieniędzy. Stało się z nim to, co się dziać zwykło z ludźmi nie posiadającymi żadnych szczególnych zdolności. Mierność go zbawiła. Przy tym nie wiedziano nic o jego funduszach, aż dopóki nie minął czas groźny dla bogaczy i nikt mu nie zazdrościł, sądząc, że handel zbożowy pochłonął wszystkie jego myśli. Bo też Goriot nie miał równego sobie znawcy, gdy trzeba było ocenić gatunek i pochodzenie ziarna, mąki lub otrąb, gdy trzeba było przechować zboże przez czas długi, przewidzieć cenę, przepowiedzieć zbiór obfity lub nieurodzaj, albo wreszcie zakupić zboże za bezcen raz w Sycylii, to znów na Ukrainie. Można go było prawie wziąć za ministra stanu, widząc jak śmiało prowadził swe sprawy, jak jasno tłumaczył prawa przywozu i wywozu zboża jak dalece zgłębiał ducha tych praw i pojął ich wady. Cierpliwy, czynny i energiczny, wytrwały, a skory w działaniu, posiadał wzrok orli, uprzedzał i przewidywał wszystko, wszystko wiedział i wszystko ukryć potrafił. Jednym słowem, z pojęcia był dyplomatą, a z wykonania żołnierzem. Takim to był Goriot w głębi ciemnego swego sklepiku, w którym przepędzał nawet chwile swobodne, stojąc w progu z ramieniem wspartym o uszak. Lecz wyszedłszy za próg ulubiony, wychyliwszy się za obręb swojej specjalności, człowiek ten stawał się znowu niepojętnym i gburowatym wyrobnikiem, który nie może zrozumieć najprostszego dowodzenia. Nie pojmuje żadnych rozkoszy duchowych i zasypia w teatrze. Słowem, Przetwarzał się w jednego z owych dolibanów paryskich, znanych ze swojej głupoty. Ludzie tacy jak Goriot wszyscy są podobni do siebie. Wszyscy prawie kryją w piersi wzniosłe jakieś uczucie. W sercu naszego fabrykanta rozrosły się wyłącznie dwa uczucia, którego całkowicie pochłonęły tak, jak handel zbożowy wyczerpał całą pojętność jego mózgu. Pojąwszy za żonę jedyną córkę bogatego farmera z okolic Brie otoczył ją poszanowaniem religijnym i miłością bez granic. ukochał w niej istotę słabą, a jednak potężną, piękną, a wrażliwą, która była zupełnym przeciwieństwem jego samego. Jeżeli w sercu ludzkim jest jakie uczucie wrodzone, to niezawodnie musi w nim być owa duma, którą odczuwamy biorąc w opiekę słabszą istotę. Postawmy obok miłość, to jest ową wdzięczność, którą czyste dusze płacą za swoje szczęście, a zrozumiemy niejedną anomalię moralną. Po siedmiu latach szczęścia niezamąconego, goriot stracił żonę, która zaczynała panować nad nim wszechwładnie poza sferą uczucia. Kto wie, może pod jej wpływem obudziłaby się natura leniwa, może by w niej rozwinęło się jaśniejsze pojęcie o świecie i życiu. Po stracie żony miłość ojcowska rozrosła się nadmiarę w sercu Goriota. Uczucie, któremu śmierć weszła w drogę, zwróciło się ku dwóm córkom i na razie zdawało się, że obie w zupełności na nie zasługują. Gorio pozostał wdowcem i odrzucił najświetniejsze propozycje wszystkich kupców i farmerów, którzy pragnęli mieć go za zięcia. Teść Goriota, który sam jeden mógł się poszczycić jego zaufaniem, twierdził, że wdowiec postanowił dochować zmarłej żonie wierności małżeńskiej. Handlarze zboża, niezdolni pojąć tak wzniosłego szaleństwa, nadali Goriotowi jakiś ośmieszający przydomek. Zdarzyło się raz, że zapijano jakąś ugodę i jeden z handlarzy ośmielił się wymówić ów przydomek w obecności Goriota. Za co tenże wyciął go pięścią po ramieniu z taką siłą, że nieborak wyleciał na złamanie karku na róg ulicy Oblę. Goriot otaczał swe córki przywiązaniem bez granic, miłością jakąś smętną i tkliwą. Wiedziano o tym powszechnie. Raz nawet jakiś konkurent Goriota, pragnący oddalić go z rynku, bo sam chciał zostać panem kursu, powiedział mu, że delfina wypadła przed chwilą z powozu. Ojciec blady i drżący opuścił wnet bazar i chorował kilka dni po tym fałszywym alarmie wskutek reakcji uczuć przeciwnych. Nie dotknął wprawdzie współzawodnika swą pięścią morderczą, lecz wygnał go z bazaru, zmuszając go, aby w krytycznych okolicznościach ogłosił się bankrutem. Rozumie się, że Goriot wychowywał swe córki nierozsądnie. Bogaty był, gdyż dochód jego wynosił przeszło 60 tysięcy liwrów. Pomimo to na własne potrzeby nigdy nie wydawał więcej nad 1200 franków, a resztę poświęcał z radością na dogodzenie rozmaitym zachciankom córek. Najpierwsi mistrze udzielali im talentów, które cechują świetne wychowanie Dano im pannę do towarzystwa, która na szczęście miała wiele rozsądku i dobrego gustu Panny jeździły konno, miały swój powóz Jednym słowem żyły tak, jak gdyby były kochankami starego jakiego bogacza Nie było tak wygórowanego żądania, którego by ojciec nie spełnił z całą gotowością A jedna pieszczota wynagradzała go sowicie za wszystkie ofiary Biedny człowiek. Uważał siebie za tak maluczką istotę wobec córek, które aniołami były w jego oczach. Wszystko przyjmował od nich z wdzięcznością, nawet ból, który mu zadawały. Gdy dorosły, mogły wybierać sobie mężów wedle upodobania, gdyż każda dostała w posagu połowę majątku ojcowskiego. Piękna Anastazja zwabiła ku sobie hrabiego Duresto. I porzuciwszy dom ojcowski dała się unieść skłonnościom arystokratycznym, które ją popchnęły w wysokie sfery społeczne. Delfina lubiła pieniądze. Poślubiła więc bankiera Nusiżon, który pochodził z niemieckiej rodziny i nosił tytuł barona świętego państwa rzymskiego. Gorio pozostał nadal fabrykantem włoskiego makaronu i prowadził handel, do którego przyrósł już całą istotą, choć zajęcie jego nie podobało się bardzo córkom i zięciom. Przez pięć lat opierał się ich naleganiom, aż wreszcie zgodził się wycofać z handlu kapitał powiększony dochodem z lat ostatnich. Pani Woke, do której przeniósł się w tym czasie, rachowała mu mniej więcej dziesięć tysięcy liwrów dochodu. Rozpacz popchnęła biedaka do znanej nam gospody, gdyż przekonał się, że obaj zięciowie wzbraniają swym żonom wziąć ojca do siebie, a nawet co gorsza, przyjmować otwarcie jego odwiedziny. Oto wszystko, co mógł powiedzieć o ojcu Gourionie, jak niejaki pan Muret, który nabył po nim handel. Rastyniak przekonał się więc, że przypuszczenia księżne du były sprawiedliwe. W tym miejscu kończy się wstęp do tej głuchej, lecz przerażającej tragedii paryskiej. W pierwszych dniach grudnia Rastyniak otrzymał dwa listy od matki i od starszej siostry. Spostrzegłszy to pismo tak dobrze znane, zadrżał z radości i trwogi. Dwie cieniuchne ćwiartki papieru miały skazać na śmierć lub życie wszystkie jego nadzieje. Trwoga przejmowała go na myśl, że rodzice żyli w niedostatku, i obawiał się, czy nie zażądał od nich ostatniej kropli krwi, której nie odmówiono by ukochanemu dziecięciu. List matki był następującej treści: Drogie dziecię, Posyłam ci to, czego żądasz. Zrób dobry użytek z tych pieniędzy, bo drugi raz nie byłabym w stanie zebrać tak wielkiej sumy bez wiedzy ojca, nawet gdyby szło o zachowanie ci życia. Zresztą kto wie, czy by to nie zakłóciło harmonii naszych stosunków rodzinnych. Chcąc jeszcze raz dostać tyle pieniędzy, musielibyśmy obciążyć majątek długami. Trudno mi wyrokować o tych projektach, bo ich nie znam. Zastanawia mnie tylko to, że obawiasz się powierzyć je matce. Nie trzeba było pisać całych tomów. Dla matki dość jednego słowa, a słowo to wybawiłoby mnie z trwożliwej niepewności. Nie chcę taić, że list twój sprawił na mnie bolesne wrażenie. Synu drogi, co mogło cię skłonić, byś obudził tak wielki niepokój w sercu moim? Pisząc to do mnie, musiałeś cierpieć wiele bo jam też wiele cierpiała, czytając wyrazy skreślone Twą ręką. Zastanów się, na jaką to wchodzisz drogę? Czyliż życie i szczęście Twoje zasadzać się ma na tym, byś wydawał się innym, niż jesteś w rzeczy samej? Czyliż potrzeba ci bywać w świecie, skoro to pociąga za sobą wydatki pieniężne, których nie możesz ponosić? I stratę czasu, który z korzyścią poświęcić możesz nauce? Zawierz w sercu matki, mój dobry Eugeniuszu i bądź przekonany, że drogi kręte nie wiodą do wielkiego celu. Młody człowiek w twoim położeniu powinien się starać o dwie cnoty o cierpliwość i rezygnację. Nie robię ci wymówek. Nie chciałabym najmniejszą goryczą zaprawiać naszej ofiary. Słowa moje to są słowa matki ufnej, lecz przewidującej. Ty wiesz, jakie są twoje obowiązki. Ja zaś wiem, że serce twoje jest czyste i zamiary dobre. Bez obawy więc mogę ci powiedzieć, idź mój jedyny, idź dalej. Drżę o ciebie, bo matka jestem, lecz każdemu z twych kroków towarzyszyć będą nasze modły i błogosławieństwa. Bądź ostrożny, drogie dziecię. Musisz być rozważnym, jak mąż dojrzały, bo los pięciu istot ukochanych przez ciebie spoczywa na twojej głowie. Tak jest. Przyszłość nasza na tobie się opiera, a szczęście twoje jest i naszym szczęściem. Wszyscy błagamy Boga, by cię wspierał w każdym twym przedsięwzięciu. Ciotka Marsja okazała w tym zdarzeniu dobroć niesłychaną i pojęła nawet od razu to, coś pisał o rękawiczkach. Przyznała się potem z uśmiechem, że ma słabość dla najstarszego z mych dzieci. Kochaj ją, kochaj Eugeniuszu. Nie chcę mówić, co zrobiła dla ciebie, zanim nie dopniesz swych zamiarów. Gdybyś się teraz dowiedział, to pieniądze ofiarowane przez nią paliłyby ci ręce. Czy wy pojmujecie, dzieci, co to znaczy zrobić dla kogo ofiarę ze swych pamiątek? Lecz czy jest ofiara taka, której by dla was żal było? Ciotka poleciła ucałować cię w czoło i powiedzieć, że chciałaby przesłać ci w tym pocałunku zadatek szczęścia całego. Dobra poczciwa ciotka napisałaby sama do ciebie, gdyby nie to, że cierpi na reumatyzm w palcach. Ojciec twój ma się dobrze. Urodzaj 1819 roku przechodzi wszelkie oczekiwania. Bywaj mi zdrów, synu drogi. Nie wspominam nic o twych siostrach, gdyż laura pisze do ciebie. Niech dla niej zostanie przyjemność doniesienia ci o wszystkich drobnych przygodach życia rodzinnego. Oby Bóg dał ci powodzenie we wszystkim. O tak. Powinno ci się powieść, mój Eugeniuszu, gdyż zadałeś mi boleść tak wielką, że nie miałabym siły ponieść jej powtórnie. Poznałam dopiero teraz, co to znaczy być biedną i zapragnęłam bogactwa, żeby móc oddać się dziecku. Dosyć już, żegnaj mi synu. Nie zostawiaj nas długo bez wiadomości o sobie i przyjm pocałunek, który ci matka posyła. Eugeniusz tonął we łzach, czytając list matki. Myślał o ojcu Gorio, który zgniótł srebrny półmisek i sprzedał go, by mieć za co wykupić weksel swej córki. A twoja matka? Czyż nie poświęciła również swych klejnotów? Mówił sam do siebie. Ciotka twa płakała pewnie, sprzedając jedną ze swych relikwii. Jakimże prawem śmiałbyś przeklinać Anastazję? Zrobiłeś dla egoizmu przyszłość to, co ona dla ukochanego człowieka zrobiła. Któż wart więcej? Ty czy ona? Coś mu szarpało wnętrzności i paliło uczuciem nieznośnego gorąca. Chciał się wyrzec świata. Postanawiał nietknąć tych pieniędzy. Uczuł wzniosłe i piękne wyrzuty sumienia. Wyrzuty, które ludzie sądzący swych bliźnich tak rzadko biorą w rachubę, a mocą których aniołowie niebiescy Rozgrzeszają przestępcę potępionego sądem ziemskim. Rastyniak otworzył list siostry, tchnący wdziękiem niewinnym, i serce jego oświeżyło się trochę. List twój przybył w samą porę, drogi bracie. Agata i ja chciałyśmy tyle rozmaitych użytków zrobić z naszych pieniędzy, że w końcu sameśmy nie wiedziały od czego rozpocząć. Tyś postąpił jak ów służący króla hiszpańskiego, który pobił zegarki swego pana przywiodłeś nas do zgody. Prawdziwie ciągleśmy się spierały o to, które z naszych życzeń powinno być najpierwej zaspokojone. A nie wpadłyśmy na myśl, że można zrobić z pieniędzy taki użytek, który zaspokoi od razu wszystkie nasze życzenia. Wiesz co, drogi Eugeniuszu? Agata skakała z radości. Jednym słowem, byłyśmy jak dwie wariatki. Przez caluteńki dzień atel żąseń. To styl ciotki. Że mateczka zapytała nas surowo, co wam dziś jest, moje panny? Zdaje mi się, że byłybyśmy jeszcze bardziej zadowolone, gdyby nas troszeczkę połajano. Kobieta musi być bardzo szczęśliwa, gdy cierpi za tego, kogo kocha. Ja tylko pomimo całej radości wpadałam chwilami w smutek i zadumę. Nigdy chyba nie potrafię być dobrą żoną, bo jestem zbyt rozrzutna. Kupiłam sobie przedtem dwa paski, piękną igiełkę do przekłuwania dziurek w gorsecie i masę fraszek podobnych. Dosyć, że miałam mniej pieniędzy niż ta wielka Agata, co umie być oszczędna i zbiera dukaty jak sroka jaka. Wyobraź sobie, że miała dwieście franków, a ja, mój drogi, zebrałam tylko pięćdziesiąt talarów. Ale jestem aż nadto ukarana i chciałabym wyrzucić swój pasek do studni. Bo odtąd nie będę mogła nosić go bez przykrości. Jam cię ukradła. Nieoceniona Agata powiedziała mi: poślijmy mu 350 franków od obydwóch razem. Lecz nie mogłam wytrzymać, żeby ci prawdy nie powiedzieć. Wiesz w jaki sposób wypełniłyśmy Twoje polecenia? Wzięłyśmy nasze sławne pieniądze, i wybrałyśmy się sobie na przechadzkę. Dostawszy się na gościniec, pobiegłyśmy bez namysłu do rufek Gdzieśmy po prostu oddały całą sumę panu Zimbertowi, Który zawiaduje biurem pocztowym Wracałyśmy lekkie i swobodne, niby dwie jaskółki Czy to szczęście nas tak unosi? pytała Agata Powiedziałyśmy sobie tysiąc rzeczy Których ci nie powtórzę, panie Paryżaninie Bo dotyczy ciebie zbyt ściśle O, drogi bracie, jak my cię kochamy Oto masz w paru słowach to samo, o czym myśmy tak długo mówiły. Tajemnicy nie zdradzimy, bo według słów ciotki, takie małe straszydełka jak my, potrafią wszystko zrobić, nawet milczeć w potrzebie. Mateczka i ciotka jeździły potajemnie do anglomé i żadna nie zdradziła wysokiej polityki, która kierowała ich wyprawą. Nie obeszło się przedtem bez długich konferencji, od których i pan Baron i my obie zostaliśmy usunięci. W państwie Rastyniaków wszystkie głowy pełne są ważnych domysłów. Robota około sukni muślinowej w kwiaty ażur, którą infantki haftują dla jej królewskiej mości, postępuje dalej w największej tajemnicy. Pozostają już tylko dwa bryty do wyhaftowania. Postanowiono ostatecznie, że zamiast muru będzie płot od strony Vertoil. Naród prosty straci na tym, gdyż będzie mniej owoców i szpalerów, ale za to przybysze z obcych stron będą się mogli cieszyć pięknym widokiem. Na wypadek, gdyby domniemany spadkobierca potrzebował chustek do nosa, zawiadamy go, że wdowa po marsjaku zrobiła pewne odkrycie. Kopiąc się w swych skarbach i skrzyniach, znanych pod imieniem Herkulanum i Pompeji, wygrzebała nieznaną dotąd sztukę płótna holenderskiego. Księżniczki Agata i Laura stają na jego rozkazy z igłami i rękami, które są zwykle trochę zaczerwone. Młodzi książęta don Henryk i don Gabriel nie pozbyli się zgubnych swoich nałogów. Przeładowują zawsze żołądek winogronowymi powidłami. Przyprowadzają siostry do rozpaczy. Nie chcą się wcale uczyć. Wykręcają gniazda ptasie dla zabawy, sprawiają hałas nieznośny i wbrew prawom krajowym wycinają gałązki łozy, z których robią sobie laseczki. Nunc już papieski, zwany pospolicie księdzem proboszczem, grozi im klątwą, jeżeli dłużej będą zapominać o świętych kanonach gramatyki, a troszczyć się wyłącznie o prawa bzu wojowniczego. Bywaj mi zdrów, bracie kochany. Nie uwierzysz. Ile modlitw za twe szczęście towarzyszy temu listowi? Wiele się w nim ukrywa miłości zadowolonej. Ach, jakże wiele! Wiele rzeczy będziesz miał do opowiadania, skoro znów do nas przybędziesz. Mnie powiesz wszystko, jam przecie najstarsza. Ciotka dała nam do zrozumienia, że ty masz powodzenie w świecie. Mówią o jakiejś kobiecie i nie chcą dodać nic więcej. Ma się rozumieć, że to tylko w naszej obecności. Powiedz jednak, Eugeniuszu, gdybyś chciał, my byśmy mogły obejść się bez chustek, a natomiast poszyć dla ciebie koszulę z tego płótna Odpowiedz mi zaraz na to pytanie Gdybyś potrzebował prędko koszul pięknych i dobrze poszytych, to byśmy się wzięły niezwłocznie do roboty Jeżeli w Paryżu noszą koszulę nowego kroju, którego my nie znamy, to przyślij nam jedną na wzór Mianowicie, potrzebowałybyśmy formy mankietów Bądźże zdrów raz jeszcze Całuję cię w czoło z lewej strony W skroń, która do mnie wyłącznie należy Zostawiam drugi arkusik dla Agaty Która obiecała, że mego listu czytać nie będzie Dla większej pewności jednak Nie odejdę od niej, póki będzie pisała Kochająca cię siostra, Laura Durastyniak O tak! Zawołał Eugeniusz Tak! Muszę zostać bogatym za jaką bądź cenę Czyż są skarby, co by opłaciły takie przywiązanie? Jakżebym pragnął ofiarować im szczęście całego świata. Tysiąc franków rzekł po chwili. Trzeba, żeby żaden pieniążek nie poszedł na marne. Laura ma słuszność. To prawda, wszak ja mam tylko grube koszule. Gdy chodzi o szczęście czyje, dziewczę młodziuchne staje się przebiegłem jak złodziej. Jaka ona niewinna. A jak troskliwa o mnie, to Anioł z nieba, przebaczający błędy ziemskie, których nawet zrozumieć nie może. Eugeniuszowi zdawało się, że posiadł świat cały. Przywołał krawca, wypróbował go i zdobył dla siebie. Zobaczywszy pana Dutraii, student zrozumiał dopiero, jaki to wpływ krawcy wywierają na życie młodzieży. W tym razie, niestety, nie ma średniej miary. Krawiec bywa albo nieprzyjacielem śmiertelnym, Albo przyjacielem, którego nam daje faktura. Eugeniusz spotkał w swym krawcu człowieka, który pojął ojcostwo swego rzemiosła i uważał siebie za łącznik między teraźniejszością a przeszłością młodzieży. Nawzajem student wdzięczny zapewnił mu stałe powodzenie jednym z owych dowcipów, z których miał kiedyś zasłynąć. Wiadomo mi, mówił, że człowiek ten uszył dwie pary spodni, które przyczyniły się niemało, że posiadacze ich wzięli w posagu kapitał przynoszący dwadzieścia tysięcy liwrów dochodu. Cóż to za szczęście posiadać tysiąc pięćset franków i mieć odzieży tyle, ile się zapragnie. Biedny południowiec nie wątpił w tej chwili o niczym. I szedł na śniadanie z tym nieokreślonym wyrazem twarzy, który cechuje młodzieńca posiadającego choćby maluczki kapitalik. Poczuwszy pieniądze w kieszeni, student wznosi we wnętrzu swej istoty jakiś filar idealny i silnie opiera się na nim. Od tej chwili zaczyna chodzić pewniej niż przedtem. Znajduje punkt oporu dla swej dźwigni. Spogląda śmiało i prosto. We wszystkich jego poruszeniach Zręczność się przebija. Wczoraj pokorny i nieśmiały byłby się pozwolił potrącać każdemu. Dziś sam gotów potrącić pierwszego ministra. Dzieją się z nim rzeczy niesłychane. Wszystkiego chce i wszystko posiąść może. Przychodzą mu naraz najrozmaitsze zachcenia. Jest nadzwyczaj wesoły, wspaniałomyślny, wylany. To ptak. Co dawniej niezdolny do lotu, dziś może szeroko skrzydła roztoczyć. Biedny student porywa okruchy przyjemności jak pies, który zdobywa sobie kość wśród tysięcznych niebezpieczeństw, rozgryza ją uciekając i w biegu szpik z niej wysysa. Lecz młodzieniec, u którego kilka sztuk złota pobrzękuje w kieszące od kamizelki, dobiera sobie przyjemności wedle upodobania rozgatunkowuje je, lubuje się nimi, buja po niebie i nie pojmuje już, co znaczy wyraz nędza. Cały Paryż do niego należy. Wieku młody, w którym wszystko wydaje się tak świetne, w którym się wszystko iskrzy i goreje. Wieku sił młodzieńczych, z których nikt nie korzysta, ani mężczyzna, ani kobieta. Wieku długów i ciągłej obawy, która potęguje wartość każdej przyjemności. Kto nie poznał lewego brzegu Sekwany Między ulicą Saint Jacques a ulicą Sąper Ten nie poznał wcale wartości życia ludzkiego Ach, gdyby Paryżanki wiedziały Myślał Eugeniusz, pożerając gruszki smażone Które pani Wokę ceniła po groszu sztukę Pewnie przyszłyby tutaj szukać miłości W tej chwili dzwonek dał się słyszeć Przy drzwiach z kratą I posłaniec pocztowy wszedł do sali jadalnej Zapytawszy o pana Eugeniusza Durastyniaka, podał mu dwa worki i książkę, w której trzeba się było rozpisać. W tej chwili głębokie spojrzenie wotrena padło na rastyniaka, niby uderzenie bicza. Będziesz pan miał czym zapłacić za lekcje fechtunku i strzelania, powiedział. Zamorskie okręty przybyły, rzekła pani Woke, spoglądając na worki. Pan Obawiała się spojrzeć na pieniądze, aby nie zdradzić swej chciwości. Masz pan dobrą matkę? rzekła pani Kutiur. Pan ma dobrą matkę, powtórzył Poiret. Tak. Mamunia ze wszystkiego się wyzuła rzekł Vautrin. Teraz będziesz pan mógł dogadzać swym zachciankom, bywać w świecie, zajmować się połowem posagów i tańczyć z hrabinami które stroją się w więcej kwiatów brzoskwiniowych. Ale słuchaj młodzieńcze. Z tym wszystkim, ucz się strzelać. Wotrę zrobił ruch, jak gdyby brał na cel przeciwnika. Rastyniak chciał dać posłańcowi na piwo, lecz nie znalazł drobnych. Wotrę poszukał w kieszeni i rzucił dwadzieścia soldów posłańcowi. Masz pan kredyt, rzekł, spoglądając na studenta. Rastyniak musiał podziękować sąsiadowi, chociaż nie cierpiał go od owych kilku słów cierpkich, zamienionych po powrocie od pani Dubuzon. W ciągu ostatniego tygodnia Eugeniusz i Wotre nie przemówili do siebie, tylko w milczeniu badali jeden drugiego. Na próżno student pytał siebie, dlaczego tak było. Zapewne myśli udzielają się w prostym kierunku z taką mocą, z jaką powstają i uderzają tam, gdzie je umysł posyła na zasadzie matematycznej, jaka kieruje pędem kuli wylatującej z moździerza. Skutki bywają rozmaite. Bywają natury czułe, których myśl cudza czepia się z łatwością, wywołując w nich przewrót zupełny. Bywają też natury dziwnie tęgie, bywają czaszki opatrzone wałem spiżowym o który wola innych ludzi rozbija się i odskakuje jak kula od ściany bywają wreszcie natury miękkie i strzępiaste w których myśl przyczepiona traci moc tak jak kula traci siłę pędu w miękkiej ziemi reduty rastyniak posiadał jedną z owych głów pełnych prochu co to gotowe wybuchnąć przy lada wstrząśnieniu był jeszcze tak młody, że musiał koniecznie ulec takiemu udzielaniu się pojęć, takiej zaraźliwości uczuć, której dziwaczne zjawiska zastanawiają nas nieraz. Wzrok jego moralny był równie przenikliwy jak oczy odznaczające się prawdziwie rysią bystrością. Każdy zmysł był u niego, rzec można, podwójny i posiadał tę niepojętą gibkość i przenikliwość, którą podziwiać musimy u ludzi wyższych, u tych rębaczy, co to od razu trafiają w słabą stronę każdego pancerza. Zresztą w ciągu ostatniego miesiąca w Eugeniuszu rozwinęło się dużo przymiotów i wad dużo. Wady rozbudzał wpływ świata i zadowolenie rząd, które coraz bardziej się rozrastały. W rzędzie jego przymiotów znajdowała się owa zapalczywość południowa, która każe iść na spotkanie trudności i pokonać ją od razu zapalczywość, która nie dozwala człowiekowi spoza Loary znieść niepewności najmniejszej. W oczach mieszkańców północy przymiot ten staje się wadą uważają bowiem, że taż sama zapalczywość, co była źródłem powodzenia Murata, stała się później przyczyną jego śmierci. Stąd wniosek oczywisty, że południowiec, który łączy w sobie przebiegłość północną z nadloarską odwagą, jest człowiekiem doskonałym i może zostać królem Szwecji. Rastiniak nie mógł być dłużej wystawionym na ogień baterii wotrena, nie wiedząc, czy tenże jest jego przyjacielem, czy wrogiem. Chwilami zdawało mu się, że szczególny ten człowiek odgaduje wszystkie jego namiętności i przenika najgłębsze tajniki jego serca. Na próżno jednak starał się odgadnąć go nawzajem. Wotrę zamknięty był w sobie i osłaniał się głęboką tajemniczością sfinksa, który wszystko wie, wszystko widzi, ale nic nie mówi. Dziś Eugeniusz poczuł pieniądze w kieszeni i postanowił stawić opór. Bądź pan łaskaw zaczekać zawołał na wotrena, który zabierał się do wyjścia wychyliwszy ostatnią kroplę kawy. – Po co? – zapytał czterdziestoletni mężczyzna, wkładając kapelusz o szerokich skrzydłach, przy czym sięgnął po laskę żelazną, którą umiał wywijać takiego młynka, że pewnie sam dałby sobie radę, gdyby go naraz opadło czterech rabusiów. – Chcę panu oddać co winien – odparł Rastyniak, rozwiązując pośpiesznie worek, z którego wyjął sto czterdzieści franków. – Przyjaźń przyjaźnią, a interes interesem. Rzekł, podając pieniądze pani Woke. Teraz rachunki nasze załatwione aż do świętego Sylwestra. Proszę mi rozmienić sto sous. Przyjaźń interesem, a interes przyjaźnią, powtórzył Puare, spoglądając na wotrena. Proszę, dwadzieścia sous, powiedział Rastyniak, podając pieniądze Sfinksowi w Peruce. To coś tak wygląda, jak gdybyś pan obawiał się być mi dłużnym. Zawołał Wotrę, zapuszczając badawcze wejrzenie w duszę młodzieńca, przy czym na ustach jego pojawił się ów uśmiech drwiący i cyniczny, za który Eugeniusz ze sto razy już omal się nie rozgniewał. A tak, powiedział student, który wstał już od stołu i zabrał obydwa worki z pieniędzmi, chcąc je odnieść do swego mieszkania. Wotrę stał na progu, a student skierował się ku drzwiom wiodącym na schody. Wiesz co, panie margrabio de Rastignacorama? Odpowiedź twa niezupełnie jest grzeczna. Zawołał wotrę, uderzając laską we drzwi salonu i podchodząc do studenta, który go zmierzył zimnym wejrzeniem. Rastyniak zamknął drzwi i zszedł z wotrenem aż na platformę oddzielającą kuchnię od sali jadalnej. Stamtąd prowadziły do ogrodu drzwi, nad którymi znajdowała się wielka szyba opatrzona kratą żelazną. Student zatrzymał się na platformie i powiedział wobec Sylwii, która wychyliła się z kuchni. Panie wotrę, ja mnie margrabia, i nie nazywam się Rastinia Pewnie bić się będą, rzekła pani miszonu obojętnym głosem. Bić się, powtórzył Płare. Ale gdzie tam? Odparła pani woke, głaszcząc swe talary. Ach, idą już pod lipy. Zawołała panna Wiktoryna, która wstała, by zobaczyć, co się dzieje w ogrodzie. — A jednak słuszność jest po stronie tego biednego młodzieńca. — Chodźmy na górę, kochanie — rzekła pani Couture. — Takie sprawy wcale do nas nie należą. Pani Couture i Wiktoryna zbliżyły się do drzwi, lecz gruba Sylwia zastąpiła im drogę. — Co to się stało? — zawołała. — Pan Vautrin powiedział do pana Eugeniusza, musimy z sobą pogadać — i wziął go pod rękę i teraz idą obydwaj, hen, tam, przez karczochy. W tej chwili Wotrę zjawił się we drzwiach. Pani Wokę, rzekł z uśmiechem, niech się pani nie przerazi. Chciałbym spróbować pistoletów tam, pod lipami. Ach, panie, zawołała Wiktoryna składając ręce. Za co chcesz pan zabić pana Eugeniusza? Wotrę odstąpił parę kroków i spojrzał uważnie na wiktorynę. A, to co innego, zawołał żartobliwie spoglądając na biedną dziewczynę, której twarz oblała się rumieńcem. To bardzo miły młodzieniec, wszak prawda? Naprowadzasz mnie pani na dobrą myśl. Postaram się uszczęśliwić was oboje, moja piękna panienko. Pani Couture wzięła wychowankę pod ramię i pociągnęła ją za sobą. Ależ, Wiktoryno, szepnęła jej do ucha, nie pojmuję, co się dziś z tobą dzieje. Ja nie chcę, żeby strzelano z pistoletów koło mego domu, rzekła pani Woké. Chcesz pan powystraszać sąsiadów i sprowadzić mi na kark całą policję? Zwolna tylko, mamo Woké, odparł Wotrę. No, no, dobrze. Pójdziemy strzelać na właściwsze miejsce. Powrócił do Rastyniaka i wziął go poufale pod ramię. Czy nie straciłbyś pan odwagi, gdybym cię przekonał, że o trzydzieści pięć kroków trafiam w asa pikowego? Pan wydajesz mi się jakoś zbyt gorący, i jestem pewien, że dałbyś się zastrzelić jak kiepiaki. Pan się cofasz? rzekł Eugeniusz. Nie bóż mi pan żółci, odparł Wotrę. I bez tego aż nadto dziś ciepło. Chodźmy tam, usiąść, rzekł, wskazując na ławki zielone. Nikt nas nie usłyszy, a ja potrzebuję rozmówić się z panem. Jesteś pan sobie dobry chłopak, i ja nie mam powodu źle ci życzyć. Kocham cię jakem trąb. dopiero na. jakem wotrę. Za co cię kocham? Dowiesz się. Tymczasem dowiodę. Że cię znam tak, jak gdybyś był dziełem rąk moich. Połóż pan tutaj swoje worki, rzekł, wskazując na stół okrągły. Rastyniak położył pieniądze na stół i usiadł, powodowany ciekawością, jaką w nim obudziła raptowna zmiana w obejściu się wotrena. Ten sam człowiek, który przed chwilą groził mu śmiercią, występował teraz w roli opiekuna. Chciałbyś pan bardzo wiedzieć, kto ja jestem? Czym się zajmuję obecnie i czym się dotąd trudniłem? Ciągnął dalej Wotrę. Zanadtoś ciekawy, kochanie. Czekaj-no, spokojnie tylko. Niejedno jeszcze usłyszysz. Doznałem ja wielu nieszczęść. Słuchaj mnie pan tylko. Później będziesz mi odpowiadał. Oto w trzech słowach całe moje życie dotychczasowe. Kto jestem? Wotrę. Czym się zajmuję, czym mi się podoba i basta. Chcesz poznać mój charakter? Jestem dobry dla tego, kto dla mnie jest dobry i umie sercem przemówić do mego serca. Takiemu wszystko wolno. Wolno mu nawet kopać mnie nogami, a ja nie powiem, strzeż się. Ale klnę się na mą fajkę. Zły jestem jak szatan dla tego, kto mnie zaczepi, albo mi się nie podoba. A trzeba panu wiedzieć, że dla mnie zabić człowieka to od tyle znaczy. Przy tych słowach plunął na ziemię. Staram się tylko prędko śmierć zadać, gdy już koniecznie zabić potrzeba. Jestem artystą, co się zowie. Jak mnie pan widzisz, czytałem pamiętniki benvenuta Celliniego i to jeszcze po włosku. Był to zuch prawdziwy. On mnie nauczył kochać piękno pod każdą postacią i naśladować opatrzność, która nie przebierając, zabija nas po kolei. Przy tym, czyż to nie piękna gra? Wystąpić samemu przeciw wszystkim ludziom i być zawsze pewnym wygranej? Jużem ja długo rozmyślał o dzisiejszym ustroju waszego nieładu społecznego. Pojedynek, kochanie, to gra dziecinna, to głupstwo. Chyba głupiec może się spuszczać na los szczęścia, kiedy trzeba, żeby jeden z dwojga żyjących ludzi poległ z ręki drugiego. Pojedynek! Ależ to gra w cetno czy licho. Ja trafiam pięć razy z rzędu w asa pikowego i wpędzam jedną kulę na drugą z odległości trzydziestu pięciu kroków. Posiadając taki talencik, można zdaje się być pewnym, że się powali przeciwnika. Niekoniecznie. Jam o dwadzieścia kroków strzelał do człowieka i spudłowałem. Tamten frant nie umiał trzymać pistoleta w ręku, a jednak. — Patrz pan! — mówił dziwny ten człowiek, rozpinając kamizelkę, spod której ukazała się pierś obrośnięta ryżym włosem i kudłata jak grzbiet niedźwiedzia. Był to widok wywołujący uczucie wstrętu i przestrachu.